Czy sądzi pan, że temu powiatowi przydałaby się własna telewizja? Chyba tak, no. Dlaczego? Nie wiem, no. A może jednak? Jestem zaskoczony. Przepraszam. Wiedziałby... No właśnie. Proszę? Oglądałby pan? No, oglądałbym. Co byście najchętniej oglądali w takiej telewizji własnej Wieliczce? Nie, na pewno wiadomości, może jakieś życie Wieliczki. Coś takiego. Mecze Górnika. Sport? Tak. Tak, sport mógłby być na przykład. Nie wiem, co tam jeszcze. Rozrywka? No mogłoby być też, tak. Czy powiatowi Wielickiemu przydałaby się własna telewizja? Myślę, że tak. A dlaczego pan tak sądzi? Bo tutaj mieszkańcy za bardzo nie wiedzą o inwestycjach w tym regionie i wydaje mi się, że poniekąd jest jakaś Gazeta Wielicka, jest Głos Wielicki. No poniekąd telewizja też by się przydała, chociażby tak jak na przykład jest Kronika Krakowska. Takie jakieś programy raz na tydzień w telewizji powinny być, dotyczące właśnie powiatu wielickiego i realizacji tych wszystkich zadań, których się ten powiat podejmuje. Byliby ludzie na bieżąco, prawda? No właśnie, to też właśnie tutaj większość mieszkańców nie wie, co się tutaj dzieje. Powiatowi Wielickiemu przydałaby się własna telewizja? Nie jestem ogólnie stąd, więc nie jestem pewien. Ja jestem z Bytowa, z Pomorza. Tam macie jakąś własną telewizję? Jest telewizja bytowska. I jaką ma oglądalność, dużo? Ja akurat nie oglądam, ale z tego co słyszałem, się utrzymuje, więc ma raczej dobrą popularność. A ile pana miejscowość ma mieszkańców? 14 albo 16 tysięcy? Sam Bytów. Własna telewizja. Tak. Dlaczego? Bo byliby niezależni. Bylibyśmy niezależni od innej telewizji. Wiedzielibyście państwo na bieżąco, tak? Jakie są informacje z miasta? Mhm. I co by pan chciał oglądać? Wiadomości? Jakąś rozrywkę może w tej... Nie, właśnie wiadomości mnie denerwują, bardziej rozrywkę. Bardziej imprezy medialne takie. Wydarzenia kulturalne. Kulturalne, właśnie coś takiego i żeby tego było więcej. Nie wiem, ja nie wiem, dajmy pani spokój, mam 80, tam o 90. Idźcie do młodych, szukajcie tam. Bo mamy bardzo dużo ciekawych miejsc i na pewno dużo osób chciałoby usłyszeć na ten temat, co tutaj u nas ciekawego można zobaczyć. Oglądałaby pani? Na pewno. Rozrywka na pewno, bo ostatnio bardzo tutaj się ciekawe rzeczy dzieją, natomiast informacyjne też. Przydałaby się własna telewizja w Wieliczce? I don't speak Polish. To na pewno telewizja powiatowa by była ciekawa z tego względu, że można by zareklamować i miasto, i pokazać, co jest w tym mieście, na pewno ze względów turystycznych. No i na pewno też przyciągnąć większą ilość turystów, mimo że teraz i tak do kopalni przyciągają tłumy, no ale na pewno taka reklama w telewizji byłaby na pewno dobra. Oglądaliby państwo taką telewizję? No jeżeli byłoby to ogólnie dostępne na pewno w telewizji, to myślę, że tak, zwłaszcza, że też dużo ludzi stąd byłoby zaciekawionych tym, co się dzieje z Wieliczki i w ogóle informacje. Informacje, no to myślę, że jeszcze w Kronice, więc telewizja na pewno będzie dobrym pomysłem. A co by pani najchętniej widziała? Wiadomości? Jakąś rozrywkę? Sport może? No rozrywkę, też o dzieciach, jakieś wydarzenia z dziećmi. Tak, dużo się dzieje w Wieliczce, a nie jest to nagłośnione, bo wiem, że jak korzystamy, a nie inne matki na przykład wiedzą o tych wydarzeniach. Zapewne tak jak na przykład telewizja Kraków, tak i pewnie telewizja Wieliczka by się przydała, bo byłoby z małego regionu odpowiednia ilość informacji dla osób, które by się zainteresowały. Ludzie by wiedzieli na bieżąco, co się dzieje, prawda? Oczywiście. Co gdzieś w kinie, co gdzieś w teatrze, co się w kościele, co tam ksiądz powiedział. Także chyba jak najbardziej tak. Pani jest tutaj z Wieliczki? Nie, z Bieżanowa. No mieszkamy tam kawałek za Wieliczką. Koźmice Wielkie. I tam jest coś takiego? Mają państwo swoją jakąś gazetę, może jakiś mini, coś takiego, żeby... Nic nie ma. To w sumie by się tutaj przydało chyba, no nie? Bo wiadomości by były na bieżąco. Znaczy no zawsze jakiś rozgłos, no bo jedyne co to chyba Wieliczka ma tą stronę na Facebooku, prawda? Jakieś fanpage'a. No a tak to niewiele raczej wiemy, co się tutaj dzieje, czy też coś się nie dzieje, prawda? No czy są jakieś wydarzenia. Dzień dobry. Że w Wieliczce przydałaby się własna telewizja? Co? Gozeno Legawisinie, tak? Italia. Ale przydałaby się. Bardziej, nie, tak, jestem za. Myślę, że tak, że to by był dobry pomysł. Żeby się dowiedzieć o życiu Wieliczki i, nie wiem, może rozwinąć jakby to życie Wieliczki. Bo wiadomo, Wieliczka trochę ospała, wszyscy uciekają do Krakowa, nie bawią się w Wieliczce, nie ma jakiegoś takiego kulturalnego życia w Wieliczce, tak dużo.
Nie wiem, jesteśmy też znowu tu w swoim mieście. Mamy w Bytów, telewizja Bytów jest. Jest, odbieramy telewizję regionalną z Gdańska. Tak, i ze Szczecina chyba czasami u nas jest. Oglądacie Państwo tę telewizję? Tak, czasami jak jesteśmy, bo ja w większości jestem poza granicą kraju, ale jeśli ten jest dostępny, tak, tak, jak nie ma. I zainteresowanie jest tą telewizją faktycznie? Jest. Dużo wiadomości, większość pokazuje nam z regionu, tak, co się wydarzy. Bo przypuśćmy telewizja TVN, Polsat, tam te inne telewizje, pokazują co się dzieje, w jakim danym mieście coś wydarzy, tak? O jakimś ataku, a w danym rejonie, tu w Wieliczce czy coś, czy u nas w Bytowie, nam pokazuje, tak, było zebranie, było tamto, coś się wydarzyło, jakieś wypadki, co pokazują, co by gmina chciała, było zebranie gminy, bo w większości dużo, gazeta, mamy swoją gazetę też bytowską, nam nie, może wszystkiego też nie pokazuje. Kronikę też oglądają ludzie w Krakowie i jakoś się utrzymuje cały czas. Jakie by pan programy widział najchętniej w takiej telewizji? Na pewno informacyjne, na bieżąco co się dzieje, które by były przydatne i dla mieszkańców i oczywiście kulturalne też, pod kątem imprez i tego typu rzeczy. Może jakiś sport regionalny, lokalny? No z tym sportem jest różnie, ale też na pewno, bo to też powinno się rozwijać, młodzież, dzieciaki powinny być, powinny się interesować, powinno to być też nakręcone. Nie jesteśmy z Wieliczki, przyjechaliśmy wczoraj. Trudno mi powiedzieć. Pewnie tak, no, dla ludzi tutaj mieszkających to by się coś przydało. Z jakiego miasta może przyjechali Państwo? No, jesteśmy w takiej drobnej miejscowości Skrzeszew, niedaleko Legionowa, blisko Warszawy, między Legionowem a Warszawą. Macie Państwo jakąś tam własną swoją telewizję, gazetę, coś na bieżąco? Gazetę mamy, telewizję, o ile się nie mylę, też mamy, choć nie odbieramy. Mhm. Nie wiem, jak ktoś chce, mieszka w jakimś tam rejonie, chce coś wiedzieć, to jest internet i tak dalej. Jak się Państwu podoba w Wieliczce? No jesteśmy, w zasadzie dzisiaj byliśmy tylko trochę na wycieczce w kopalni, a teraz przyjechaliśmy na rynek, który nas nieco, mnie przynajmniej rozczarował. Pusto, może dlatego, że gorąco, scena jest, nic się nie dzieje. Może wieczorem by było więcej, faktycznie jest upał nieziemski. Nie jesteśmy stąd. A skąd Pani jest? Z Sosnowca. Mają Pani jakieś takie źródło informacji tam, gazetę? Tak. I chętnie Panie korzystają z tego, czy raczej nie? Zależy. Od czego? Od tego, czy interesują mnie informacje z mojego regionu, czy nie. Bardzo chętnie oglądam, interesuje mnie to, co się dzieje w naszym regionie, także telewizję Kraków oglądam. Jaka była, też bym z przyjemnością oglądała, tak. I to przede wszystkim wiadomości, tak? Co się dzieje tutaj w Wieliczce? Ogólnie, co się dzieje, czy jakieś kulturalne programy, czy coś, tak? Oczywiście bardzo lubię takie. Myślę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Tutaj jak widzę, bo pracuję w kawiarni, więc widzę, że jest godzina na przykład 20, to tutaj nikogo nie ma w ogóle. Może jakoś by to bardziej tą Wieliczkę otworzyć, tak? Na ludzi, żeby turyści też widzieli, że nie jest tylko kopalnia, tylko też są inne atrakcje w Wieliczce. Ludzie może właśnie nie wiedzą, co jest i dlatego, właśnie. Dlatego ich nie ma, prawda? Dokładnie. Mogłyby się zareklamować też, wiadomo, restauracje, kawiarnie, sklepy nawet, myślę, że też byłby dobry pomysł. Zdecydowanie by się przydała telewizja w Wieliczce. Dlaczego? Dlaczego telewizja jest potrzebna? Wiele bieżących informacji dowiadujemy się z gazet w zasadzie, pocztą pantoflową, internetową, a byłoby miło, gdybyśmy tu właśnie w miejscu Wieliczce lokalnej mieli swoją własną telewizję. Wiadomości, rozrywka, coś takiego? Zdecydowanie wiadomości. Ta kopalnia jest takim epicentrum tutaj skupieniowym, więc wydaje mi się, że warto by było jeszcze wciągnąć inne rzeczy, prawda? Może... Ja bym to rozpowszechniła, wydaje mi się. Dzieje się tylko podczas dni Wieliczki, Świętej Kingi. To jest bodajże 22-21 lipca. Tak, to wtedy ludzie, młodzież przybywający tutaj na terenie Wieliczki dłużej żyją, że tak powiem, całą noc praktycznie. Turyści mieliby na pewno też lepszy przekaz przede wszystkim, prawda? Gdyby to w telewizji było, miejsca, które są nam potrzebne do zobaczenia między innymi. Oglądałbyś taką telewizję? Tak, ciekawości choćby nawet. Pan by oglądał? Ja bym oglądał. Oglądałby pan taką telewizję? No na pewno jestem z Wieliczki, więc tak. Będziemy oglądać na pewno. Na 100%? 100%, tak. Okej. Okay.